Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie, moi kochani, chciałbym Wam zaprezentować przesyłkę od poznańskiego kolekcjonera. Niedawno wspominałem Wam na temat właśnie przesyłki, którą dostanę na dniach. Dzisiaj mam ją w rękach. Możecie tutaj zobaczyć wizytówkę poznańskiego kolekcjonera. Łukasz, bo również ma na imię tak jak ja. Przysłał do mnie karty Pro 11 z Topsa Champions League 17-18. Tutaj również w środeczku jest jego wizytówka. Serdecznie zapraszam na jego kanał. Pod filmem będzie również link. Będziecie sobie mogli obejrzeć jego kanał. No i jak widzicie, fajna sprawa. Udało mi się dzięki Łukaszowi zebrać cały komplecik. W krótkim czasie praktycznie doszliśmy do porozumienia w sprawie tych kart. No i dzisiaj Wam je zaprezentuję. Dzięki Łukaszowi będę miał na chwilę obecną komplet kart z Champions League 17-18, gdyż do tej pory nie wyszły tylko super strajki, no a pozostałe karty mam już w swojej kolekcji. Tak więc zaczynamy. Tutaj to przesunę, żeby kartę móc układać. I mamy tak: z Realu Carvajal, Barcelona Busquets, Atletico Saul Niguez, Bayern Robben, Leipzig albo po polsku Lipsk Emil Forsberg. Z Borussii Dortmund Dahoud, Chelsea Aspilicueta, z Tottenhamu Vertonghen, z Manchesteru United Mkhitaryan, Manchester City Sterling, z Liverpoolu Firmino. Teraz druga część. Salvio Benfica, Brahimi Porto. I to jest jedyny zawodnik, który się powtarza, gdyż był on w pierwszej części Topsa 15-16 w kartach Pro 11. Wspomniał już o tym Łukasz na swoim kanale. Kongolo z Monako, Cavani Paris Saint-Germain, Dendonker Anderlecht, Modric Real Madrid. Z Realu są dwie karty. Był Carvajal i teraz Modric. Suchy z Bazel, Semedo z Barcelony. To jest również drugi zawodnik po Busquetsie. Newkop Feyenoord, Marquisio Juventus. I ostatnia karta, były zawodnik Milanu Stefan El Sharawi z Romy. Tak to, moi kochani, wygląda cały komplet Pro 11 w mojej kolekcji. Serdeczne dzięki, Łukasz, za tą transakcję. Jestem Ci niezmiernie wdzięczny, że dzięki Tobie udało mi się na chwilę obecną zebrać komplet kart z Topsa Champions League 17-18. I tak jak mówiłem, pod filmem będzie link do kanału Łukasza. Tak więc dzisiaj to wszystko, moi drodzy, na filmie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.